Hasło Deep Purple po raz kolejny zelektryzowało rzesze polskich fanów, bo jest to już szósta wizyta tej formacji w naszym kraju w ciągu ostatnich 12 lat. Tym razem Brytyjczycy promują wydaną w sierpniu tego roku nową płytę zatytułowaną Bananas, ale w spotku nie zabrakło klasyki, hardrockowych przebojów zespołu z lat 70., takich jak Smoke on the Water. Muzycy mówią, że każde wykonanie starego utworu jest inne, bo na scenie często improwizują. Nawet na perkusji czy basie możesz improwizować. Wciąż to robimy, dlatego nawet w takim kawałku jak Smoke on the Water wciąż znajduję coś nowego. Wystarczy, że inaczej ułożę palce na strunach i okazuje się, że jest w tym jakaś magia. Trudno w to uwierzyć, ale historia Deep Purple zaczęła się już prawie 40 lat temu w Wielkiej Brytanii. Historia burzliwa, bo skład zespołu zmieniał się wielokrotnie. W jego szeregach pojawiły się takie sławy jak Richie Blackmore, David Coverdale i Joe Satriani. Być może właśnie ta ciągła rotacja gwiazd sprawiła, że Deep Purple ma na koncie ponad 100 milionów sprzedanych płyt i już od wielu lat swoje miejsce w każdej muzycznej encyklopedii. Legendarna grupa wystąpiła na jedynym koncercie w Polsce w katowickim Spodku. Choć od wydania pierwszej płyty zespołu mija 35 lat, mają wciąż nowych, coraz młodszych fanów. Czasem mam wrażenie, że niektórzy z nich nie rozumieją, czym jest Deep Purple, bo nie mają pojęcia, kim byliśmy. Patrzą na pięciu starszych facetów i myślą, że coś o nas wiedzą. Mają z góry wyrobioną opinię. Grupa jest w trasie koncertowej, która promuje najnowszy, uwaga, 35. już album. Tytuł tego krążka brzmi mało rockowo – Bananas, czyli banany. Zgadzam się, że to mało rockowy tytuł. Znudziła nas kreowana zadziorność. Dziś wiele grup, chcąc uchodzić za rockowe, stawia bardziej na agresywny imidż niż na porządne granie. Nie wierzę, że to jest wszystko, co możemy pokazać światu. Trasa koncertowa rozpoczęła się we wrześniu w Brazylii. Teraz zespół zwiedza Europę. Dziś gra koncert w Belgradzie, finał trasy w przyszłym roku w Japonii. Koncertowaliśmy już w każdych warunkach. Grałem kiedyś koncert w Śnieżycy. Dookoła mnie nikt nie mówił po angielsku. Wiał wiatr, a ja byłem ubrany tak jak w tej chwili. Życie prawdziwego rockmana nie może być usłane różami. Na dodatek czyha na niego wiele pokus. Tak, seks, prochy, rock'n'roll. Każdy z nas ma swoją historię, ale nikt nie mógłby prowadzić takiego stylu życia zbyt długo. Oj, moja historia nie jest czysta jak kryształ.